Rozdział 8. Czy mądrość nie nawołuje? Nie wysila głosu roztropność? Na najwyższym szczycie, przy drodze, na rozstaju dróg usiadła, przy bramach, u wejścia do miasta, przy wejściu do portyków głos podnosi. Odzywam się do was, mężowie. Was wzywam, synowie ludzcy. Naiwni, nabierzcie rozwagi. Niemądrze, nabierzcie rozumu. Słuchajcie, mówię rzeczy wzniosłe. Z warg moich wychodzi rzetelność. Podniebienie me prawdę podaje. Wstrętna mym wargom nieprawość. Mowy ust moich są prawe. Obcy mi fałsz i krętactwo. Wszystkie są jasne dla rozsądnych, rzetelne dla posiadających wiedzę. Karcenie moje nabądźcie nie srebro, raczej wiedzę niż złoto najczystsze. Bo mądrość cenniejsza od pereł. Żaden klejnot nie jest jej równy. Jam mądrość. Rozwaga mi bliska. Posiadam wiedzę, roztropność. Bojaźń pańska to zła nienawidzić, pychy, wyniosłości, złych dróg, przewrotnych ust nienawidzę. Moja jest rada i powodzenie. Jam rozsądek. Moja jest potęga. Dzięki mnie królowie panują. Słusznie wyrokują książęta. Dzięki mnie rządzą władcy, wielmożni. Wszyscy rządcy sprawiedliwi. Ja kocham tych, co mnie kochają. Znajdzie mnie, kto mnie szuka. Bogactwo jest ze mną i cześć. Znaczna fortuna i pomyślność. Mój owoc cenniejszy niż złoto, a plony niż wyborne srebro. Kroczę drogą prawości, ścieżkami sprawiedliwości, by przyjaciół obsypać bogactwem i napełnić ich skarbce. Pan mnie zrodził jako początek swej mocy, przed dziełami swymi, od pradawna. Od wieków zostałam ustanowiona, od początku, przed pradziejami ziemi, przed oceanem zostałam zrodzona, przed źródłami pełnymi wód, zanim góry zostały założone, przed pagórkami zostałam zrodzona, nim glebę i pola uczynił przed pierwszymi zgibami roli, gdy niebo umacniał, z nim byłam. Gdy kreślił sklepienie nad bezmiarem wód, gdy w górze utwierdzał obłoki, gdy źródła wielkie otchłanił, umacniał, gdy morzu ustawiał granice, by wody z brzegów nie wystąpiły, gdy ustalił fundamenty ziemi. I byłam przy nim mistrzynią, rozkoszą jego dzień po dniu, cały czas igrając przed nim, igrając na okręgu ziemi. Radowałam się przy synach ludzkich. Więc teraz, synowie, słuchajcie mnie. Błogosławieni ci, co dróg moich strzegą. Słuchajcie przestrogi i bądźcie mądrzy, a jej nie odrzucajcie. Błogosławiony jest człowiek, który mnie słucha, który co dzień u drzwi moich czeka, czuwając u progu mej bramy. Bo kto mnie znajdzie, znajdzie życie i osiągnie upodobanie Pana. Kto przeciw mnie grzeszy, duszę swą rani. Wszyscy, co mnie nienawidzą, śmierć kochają.